Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj Jakub Kasprzykowski, Solid Expert. W dzisiejszym filmiku chciałbym przybliżyć Państwu dodatek Smap 3D PaintID, służący do tworzenia całych projektów PaintID, nie tylko schematów. Dodatek należy włączyć w SolidWorks, podobnie jak wszystkie inne. Następnie włączamy piping dla naszego projektu, a później listę PaintID. Schemat otwierany jest w osobnym oknie. Następnie chciałem Państwu pokazać, jak można zlokalizować komponent jednocześnie na schemacie i w przestrzeni 3D. Jak widać, projekt w programie Smap 3D PaintID to nie tylko schemat, ale także pełna dokumentacja, począwszy od strony tytułowej, aż do legendy symboli. Do dyspozycji mamy tradycyjny BOM, a także listę komponentów według tego, co znajduje się w naszym schemacie. Przejdźmy teraz do tworzenia schematu. Jest to bardzo proste. Zacznijmy od dodania pompy, korzystając z podpiętej do projektu specyfikacji. W tym przypadku po nazwie producenta odszukujemy interesujący nas komponent, następnie wstawiamy go. Najpierw musimy wypełnić informacje na temat komponentu. Później obracamy symbol, aby pasował do naszego projektu. Ja zrobię to spod prawego przycisku, natomiast ten sam efekt obrotu o 90 stopni uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza spacji. Symbole łączymy poprzez dodanie linii, której także nadajemy odpowiednie atrybuty. Kolejno dodajmy zawór. Kierunek przepływu także możemy w każdej chwili zmienić. Następnie dodajmy kolejną rurę łączącą pompę ze zbiornikiem. W trakcie tworzenia schematu mamy do dyspozycji design check, który wskaże nam błędy w schemacie, ustawionych przez nas kategoriach. W tym wypadku dostajemy informację, że rura wchodząca do zbiornika ma średnicę 100 mm, a powinna mieć 80. Dodajmy w takim razie redukcję. Następnie zmieńmy średnicę rury za redukcję. Jak widać, oznaczenie przy nowo dodanym elemencie automatycznie się zmieniło. Oczywiście symbole podczas przeciągania nie tracą połączeń. Wróćmy teraz do przestrzeni 3D, czyli SolidWorksa, gdzie po zaktualizowaniu informacji widzimy, jakie komponenty będziemy musieli dodać do złożenia. Mam nadzieję, że film się spodobał i przybliżył funkcjonalność Smap 3D PaintID. Dziękuję za uwagę. Jakub Kasprzykowski, Solid Expert.